Anansi i garnek mądrości. Dawno, dawno temu, kiedy ludzkość nie znała jeszcze ani ognia, ani nie wynalazła koła, w małej wiosce w Afryce żył człowiek-anioł, zwany Anansi. Anansi był synem potężnego króla nieba, Najmy. Anansi był bardzo ciekawą osobą i uwielbiał uczyć się nowych rzeczy. Przykuło to uwagę jego ojca, który postanowił, że jego syn otrzyma garnek mądrości. Anansi, mój synu, twoje poszukiwanie wiedzy sprawiło mi przyjemność. Zdecydowałem, że chciałbym dać ci ten garnek mądrości. Wow! Ten garnek wiele cię nauczy. Ale pamiętaj, że jedyne, co należy zrobić z dobrą mądrością, to przekazać ją dalej. Anansi, zahipnotyzowany garnkiem, w ogóle go nie słuchał. Dziękuję, tato. Będę dbał o garnek i systematycznie się uczył. Z biegiem czasu Anansi każdego dnia uczył się czegoś innego z garnka mądrości. Za każdym razem próbował odkryć coś nowego. Spójrz, co zrobiłem, tato. Świetnie. Jestem z ciebie dumny, synu. Dlaczego nie podzielisz się swoim odkryciem z mieszkańcami? Podzielić się tym? Nie ma mowy. To jest mój wynalazek i nikt inny nie będzie z niego korzystał. Zmartwiło to Najmę, ale postanowił nic nie mówić i zaczekać jakiś czas. Po kilku dniach Anansi nauczył się, jak rozpalać ogień. Był zachwycony. Natychmiast wysłał kruka, prosząc ojca, by przyszedł do namiotu. Kiedy przybył Najmy, był bardzo zadowolony z ognia. Ojcze, stworzyłem ogień w namiocie! Nie muszę żyć w ciemności i nie muszę czuć zimna. Utrzymam moje ciało w ciągłym świetle i cieple. Najmy uśmiechnął się dumny. Nie masz pojęcia, co właśnie osiągnąłeś, synu. To odkrycie przeniesie ludzkość na zupełnie nowy poziom. Musisz natychmiast udostępnić to ludziom. Ojcze, tylko ja staram się wymyślać i odkrywać. Czy myślisz, że chciałbym podzielić się moją mądrością z leniwymi ludźmi z wioski, którzy nic nie robią, żeby poradzić sobie z trudnościami? Najmy był zaskoczony słowami Anansiego. Uświadomił sobie, że nie może już dłużej milczeć. Anansi, byłem bardzo szczęśliwy, że prawowitym właścicielem garnka mądrości został mój drogi syn. Jednak zdałem sobie sprawę, że popełniłem błąd. Proszę, zwróć mi go. Poszukam kogoś innego, kto chętnie podzieli się swoją mądrością ze światem. Te słowa sprawiły, że Anansi był bardzo zły. Natychmiast wstał i powiedział: Ojcze, ukryłem garnek w miejscu, w którym nigdy go nie znajdziesz. To jest daleko od naszej wioski. Najmy zastanowił się i powiedział: Anansi, nie zasługujesz na życie wśród ludzi. Odejdź natychmiast i wróć dopiero wtedy, gdy zdasz sobie sprawę ze swojego błędu. A co do garnka, wcześniej czy później i tak go znajdę. Mówiąc to, Najmy rozpłynął się całkowicie w powietrzu. Mój ojciec nigdy nie zrozumie, że ludzie nie zasługują na ten garnek. Upewnię się, że będzie dobrze ukryty gdzieś głęboko w lesie, gdzie nikt go nigdy nie znajdzie. Anansi wyjął garnek z ukrytego miejsca i wyszedł z domu. To ja zasługuję na ten garnek mądrości, nikt inny. Anansi poszedł daleko w głąb lasu. Szukał w górach i dolinach odpowiedniego miejsca do schowania garnka, ale nie znalazł. Wkrótce stał się bardzo zmęczony i spragniony. Och, jestem spragniony. Gdzie znajdę wodę? Czy to rzeka? Tak, słodka, zimna woda. Tutaj ja... Brzeg rzeki był stromy i śliski. Anansi poczuł się bezradny. Bał się, że garnek mądrości wypadnie mu z rąk i wpadnie do rzeki. O, jak się tam dostanę? To jest bardzo trudne. Właśnie wtedy Anansi usłyszał plusk w wodzie. Spojrzał w bok i zobaczył małe dziecko patrzące na niego i uśmiechające się. Dziecko ciągnęło winorośl przywiązaną do garnka z liści, czerpiąc wodę z rzeki. Powoli wyciągnął garnek wypełniony wodą z rzeki
i podał ją Anasiemu. Anasi był rozbawiony i wypił wodę w sekundę, ponieważ był bardzo spragniony. Dziękuję, mały kolego. Kuku? Anasi przechylił głowę na bok. Ciekawe. Cóż, dziękuję raz jeszcze. Muszę już iść. Kuku? Nieważne. Anasi odwrócił się i zaczął iść. Po chwili zdał sobie sprawę, że mały chłopiec za nim podąża. Anasiemu wcale się to nie podobało. Hej, dlaczego za mną idziesz? Gugu? Nie, nie Gugu. Musisz wrócić do swojego plemienia. Gugu? Anasi westchnął i szedł dalej. Mały chłopiec podążał za nim. Wyglądasz na kłopotliwego małego człowieka. Szli dalej, aż dotarli do ogromnego drzewa. Drzewo miało liczne gałęzie rozciągające się we wszystkich kierunkach. Było tak zawiłe, że wydawało się być idealnym miejscem do ukrycia garnka mądrości. To wygląda na idealne miejsce do ukrycia mojego cennego garnka. Anasi postanowił się na nie wspiąć. Trzymał garnek w jednej ręce, a drugą próbował wspiąć się na drzewo, ale wciąż zsuwał się i bał się, że upuści garnek. Mały chłopiec był jednak bardzo rozbawiony. Gugu! Co jest? Anasi odwrócił się i zobaczył chłopca trzymającego się winorośli tuż obok drzewa. Wskazał na garnek i związał węzeł z winorośli. Gugu! Anasi był w szoku. To faktycznie może zadziałać. Podszedł do drzewa. Wyrwał winorośl i zrobił dokładnie to, co sugerował. Potem zaczął wspinać się, gdy mały chłopiec patrzył. Anasi wspiął się wysoko po gałęziach do najwyższej części drzewa. Uff, wreszcie. Najlepsze miejsce do przechowywania garnka mądrości. Nikt go nigdy nie znajdzie. Nawet ten mały człowiek go nie widzi. Stamtąd Anasi spojrzał w dół i zobaczył, że mały chłopiec buduje piaskowe góry i gładzi piasek, aby narysować rzekę. Anasi wpatrywał się w chłopca. Uświadomił sobie, że podczas tej trudnej podróży nie pomógł mu garnek, ale mały chłopiec. Wstydził się, jak głupio się zachował. Jeśli ten mały człowiek jest taki inteligentny, nawet bez garnka mądrości, zastanawiam się, co może zrobić cała ludzkość. Oni potrzebują tylko inspiracji, trochę mądrości, aby się nią dzielić. Anasi spojrzał na garnek i w końcu podjął decyzję. Jedyną dobrą rzeczą związaną z mądrością jest przekazywanie jej. Tak, tak powiedział ojciec. Anasi zszedł z drzewa i wrzucił garnek do rzeki. Silny nurt rzeki stłukł go, a cała masa mądrości rozlała się, kierując w stronę wioski. Mały chłopiec był zdezorientowany. Gugu? Tak, wiem. Zabierzemy cię teraz do domu. I w ten sposób Anasi, człowiek anioł, był w końcu gotów, by zostać nauczycielem ludzkości. Nauczył ich, jak rozpalać ogień, zrobić koło i metod uprawy. Pomagał wszystkim, opowiadał historię małym dzieciom. Tymczasem wiedza i mądrość rozproszona we wodzie z garnka mądrości rozprzestrzeniła się na cały świat ludzi, czyniąc wielu z nich mądrzejszymi, inteligentniejszymi i przygotowując ich do stania się najpotężniejszym gatunkiem na Ziemi. Dzięki Anasi mądrość dociera bardzo daleko, ucząc wielu ludzi wielu rzeczy. Dlatego żaden człowiek nie posiada mądrości całego świata. I dlatego wymieniamy mądrość pomiędzy sobą, gdy wymieniamy się pomysłami. Jeśli każdy miałby całą mądrość, albo jeśli cała mądrość byłaby zgromadzona w jednym człowieku, świat nigdy by się nie rozwinął. Tak samo jak świeczka nic nie traci, odpalając kolejną świeczkę, tak wiedza pomnaża się podczas jej dzielenia, a nie zachowywania dla siebie.